Cześć, witam Was serdecznie. Ostatni dzień grudnia, 31 dzisiaj 2020. I teraz tak, prawdopodobnie ostatni raz jestem na stawach tych karpiowych. Ja tam pewnie jeszcze w poniedziałek 4 grudnia przyjadę tutaj formalności załatwić, ale co, no koniec dzierżawy. Ja już nie mam siły i zdrowia, żeby to tutaj, kurczę, tyle rzeczy na raz robić. Muszę tablice pościągać, posprzątać te szlabany, bo one spróchniały. I zobaczcie, jak to było wyliczone. W ostatnim roku, nie no, ten może w zeszłym roku się przewalił, już nie pamiętam, ale... Dobra, biorę się do roboty. Kilka tych tablic mam do zdjęcia. Tam jeszcze muszę porządek po odłowach palety pozabierać. Także tu sobie możecie z samochodu z góry patrzeć. Z dachu. O. Jedziemy po drugą tablicę. No, tu sobie łabędzie siedzą. Jeden stoi na lodzie, drugi dupsko moczy. Tak patrzę, tą kładkę tutaj chyba też ściągnę, bo ona taka już niepewna. A jeszcze ktoś wejdzie sobie, głowę o mnicha roztrzaska. Tutaj są akacjowe słupy. To one pancerne. Tam jeszcze szlaban leży. A, tu pójdzie bez młotka w sumie. Albo i nie. Kurde, gwoździe są takie tutaj długaśne, że... Puści. Już puściła. Aha. Z tej akacji gwoździa wyciągnąć to nie jest tak hop-siup. Trzeba było mi wziąć nożyce. Nożycami bym te gwoździe poobcinał tutaj, bo to, mówię, to jak wakacje jest zapakowane. Albo może cały słupek wyciągnę. O, właśnie, bo luźny. Dobra. I zobaczcie, gwoździe. Gwoździe wyciągnąłem przez blachę, przez deskę. A dwa gwoździe zostały w tym, w słupie. Może kamerę wezmę, chyba ją, tak patrzę, luźną mam. Trochę mrozi dzisiaj, ale w lesie cisza, maszyn żadnych nie słychać,
ptaki nawet nie śpiewają. O, i mamy drugą. Kurde, tu z tymi gwoździami teraz to. No dobra, tak położę. Chyba nie wyfrunie, przynajmniej na razie. Aha, tą kładkę zaraz. Linkę tylko. Jak się tutaj do tego dobra, żebym ja sam nie wpadł. Kurde, gdzieś to tu uwiążę i zobaczę, ściągnąć z mnicha, może się uda. Fu, jeszcze sobie po nosie dałem jakąś starą pokrzywą. Tu bardziej podjechać, bo to nie sięgnę tak niedobrze. Albo na pasie uwiązać. Nie, dobra. Dojadę i gdzieś bym tu kamerę może. Dobra, kamerę wezmę na magnes z powrotem i. Takie małe pokrzywy, a kurde parzą. No, nie zapnę się tu kurde za ten. A tak coś bym tu musiał mieć na przedłużenie jeszcze. Nic w samochodzie. Na, pas mam w sumie, to dobra. Może trochę cofnę jeszcze. Cały od błota teraz jestem. No dobra, trochę jeszcze cofnąłem na blokadzie. I teraz popróbujemy, żeby to samochód się tutaj. Poparzyłem całe ręce pieką, aż bąble kurde z tego od pokrzy wyskoczyły. No teraz się musicie patrzeć bardziej, dobra. Jakieś kamerę tu. O, jakoś to potnę, na samochód wrzucę. Gdzie rękawice musiałem teraz kurczyć. A, tu nie ma.
Zobaczymy, czy piła zaskoczy, bo to kupę przed świętami była używana. Tak patrzę, paliwa jest jeszcze, to dobra. Trochę miejsca muszę tu zrobić. No, jedno posprzątane, jedziemy dalej. Kurczę, wszystko plastikowe, nie mam gdzie kamery, to tutaj ta kratka jest aluminiowa. Dobra, to się rozłączę, gdzieś tam później jeszcze co nagramy może. Nagrywa, nagrywa. Idziemy, tutaj też jest jedna tablica do ściągnięcia, ale tutaj to sobie piłę wziąłem, bo już mówię, tak kurczę, nie będę się szarpać, tylko z kawałkiem słupa obetnę i już, bo to generalnie tutaj nie ma przejazdu, bo to jest skarpa i las, no ale wejście na stawy jest, a przepisy są takie, że z każdej strony, gdzie można wejść na stawy. Patrzcie, jaki szron fajny. Myślę, że tu nie spadnie kamera, jak z tamtej strony będę ciąć. Zobaczymy. Thank you.
kurde, pełno trocin mam nawalone jak... Zobaczcie, taki słupek z akacji, z wierzchu parchate wszystko, a tutaj to by gwoździa nie wbił w to. Tutaj tak samo i to już tutaj trochę lat stoi. Dobra, kamerę wyłączę, bo teraz mi dwie ręce potrzebne. Nie będę miał jak tego nieść. To na razie. No, tu mamy kolejny szlaban. Muszę szukać tylko klucze, czy kłódki mam w samochodzie, bo tu są dwie kłódki. Łańcuchy są pozapinane. A jak nie, to powycinam, także w domu sobie to poodkluczam. Kluczy cały pęczek znalazłem, tylko teraz, ale to będzie pisać chyba na kłódce.
Jeszcze tylko zobaczę. Nic nie zostało, ale chyba nie, bo breszkę wziąłem, łańcuchy zabrałem, szlaban zostawię. Kurde, ja tu nic nie widzę. O, dobra. Bo on jeszcze zdrowy. Słupy, to mówię, to jest tutaj akacja z tej strony, czy albo dębowe może. Wszystko się tutaj kupy trzyma jeszcze. I co? Jedziemy. Gdzie jedziemy? A, tu jeszcze też jest jedna kładka do wycięcia. Tu będzie stać, czy to się będzie bujać? No może. To się tak, patrzcie. Wiecie co? Ja tutaj trochę tych palet wrzucę na samochód, a później dopiero tą kładkę potnę. To o, tak. Jeszcze burtę sobie muszę otworzyć. Tutaj trochę góry pociągnę, żeby tam weszło. Nie wiem, czy tu mi wejdą. Zaraz zobaczę. Wejdzie drugi rządek. Dobra, to z tamtej strony miejsce zostawimy na te pocięte klunkry. O. O, tam ma wagę.
No i dobra. Teraz jeszcze potniemy tą starą kładkę. I też pójdzie na samochód. Zobaczcie, jakie próchno. Znaczy to było, ta część to była przy tym, na ziemi oparta. Tamten drugi koniec był na mnichu, ale muszę to odnieść. No i wtedy sobie podciągnąć, bo ona mi tam pojedzie, przeważy i będę na dół po nią musiał skakiwać. No i dobra, teraz jeszcze jeden szlaban mamy do obsłużenia. Telewizor mi zgasł, ale kamera chodzi. Chyba tutaj nie odpadniecie.
kamera coś tam liczy, chyba nagrywa. Telewizor znowu wysiadł za daleko. Tu mamy ostatnią. A, dobra, oderwę ją samą, bo ten szlaban to jeszcze najbardziej znośny tutaj jest. Tego zostawię. Nie działa jeszcze mi to, kurde. Zaraz, moment, sobie włączę. Znaczy wyłączę i włączę. Pójdzie. Coś się łączy. O, i widać. Dobra. Aha, to od razu później te palety zabezpieczę. Pasami to pospinam. Teraz rękawice i breszkę. Nos mnie coś swędzi. Ktoś jedzie gdzieś lasem u góry. Patrzę. Kurde. Ślisko na zbiornik kamerę postawiłem. To wszystko oszroniane.
No i dobra, mamy wszystko posprzątane. Także ja się rozłączę. I chyba, nie wiem, tam w nowym roku się dopiero ten film pokaże. Ale to na nowy rok wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, bo całą resztę to zawsze tam jakoś można ponaginać. Aha, tu się nie będzie trzymać. Dobra, to na razie, trzymajcie się. No już wyjeżdżam, ale miejsce na samochodzie jest. To ten szlaban tutaj też zabiorę.
No i dobra. Koniec.